Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. A ja mam dla Was dzisiaj dwa krótkie, szybkie testneciki: chodzi o Pryzm i chodzi o Fuel Network. Fuel Network poinformował nas, że prawdopodobnie wpadnie za staking tokenów TIA. Nie mamy informacji o tym, o jakie ilości będą wymagane, ale jeszcze dodatkowo chcę tutaj odhaczyć się na ich testnecie, bo może się okazać, że również nas tutaj wynagrodzą. Nie wiem, czy nie jest za późno, ale mimo wszystko, z w związku z tym, że ten testnet robi się dosyć szybko, to ja się tutaj odhaczę. I o Pryzm. Pryzm AirDrop tutaj nam takie informacje daje, że dla tych osób, które oddelegowały do ich walidatora, to kwestia już zeszłoroczna w zasadzie. Dla tych, którzy działali na Pryzm, to było jeszcze na sieci Terra, też będą nagrody. No i dodatkowo HUS, czyli mamy informację, że za testnet, testnet już od jakiegoś czasu działa, ale postanowiłem w końcu do niego przysiąść. No i pozostałe też kilka opcji, które mogą się kwalifikować na ich AirDropa. Testnet się Doszyć szybko robi, przejdźmy najpierw do tego pryzma wszystko jest na ich stronie. Po tym jak połączycie się w prawym górnym rogu z waszym portfelem Kepler, dodaje wam się wasz adres Pryzm i tutaj jest kranik na tej stronie. Przy czym uwaga, w trakcie jak robiłem ten testnet, okazało się, że przestał mi ten kranik dawać, więc nie piszcie, że kranik nie daje, bo może to jest po prostu czasowa jakaś blokada, wrócić jutro, pojutrze, sprawdzić, może wszystko będzie działało. Na moment, kiedy nagrywam nagranie, przestał ten kranik działać. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale nie zbierał mi tych tokenów. Może u was już będzie gdzie to wszystko funkcjonowało. W każdym razie kranik tutaj jest, klikamy sobie na kranik, tutaj z automatu doda Wam się adres Wasz Pryzm i powinna być jeszcze kapcza, robimy request token i tutaj od razu wpadają tokeny. Jeszcze sobie zerknę, czy, czy może już kranik zaczął działać, ale przed chwilą sprawdzałem i coś było nie tak. No 0.24, czy właśnie mi tutaj nic nie przybyło, także w tej chwili nie działa. Co dalej można zrobić? Teraz jak przejdzie sobie do sekcji portfolio, to tak na przeczucie tutaj moje, jak zjedziemy sobie troszeczkę niżej, to mamy informacje różnego typu, czyli delegacje, tworzenie puli płynności, tutaj variable, yield token i fixed token. Zwróćcie uwagę, że przy każdej mam odhaczoną jakąś pozycję. Jak tutaj rozwiniecie, to to przy unbonding jeszcze nie mam, to tu jest puste miejsce, czyli jeżeli będziemy działać na tej platformie, odhaczymy wszystkie działania, to powinna być przynajmniej po jednej, po jednej tutaj pozycji utworzonej. Unbonding, nie wiem, Dlaczego nie mogę zrobić, mimo tego, że tutaj ten staked zrobiłem unstake i teoretycznie ten unbonding powinien wpaść. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, jak to dokładnie zrobić, i jemu się tutaj wyświetla, to piszcie w komentarzach albo na telegramie. No i teraz szybciutko lećmy, zróbmy, co tutaj możemy podziałać. Mamy sytuację taką, że wróćmy sobie do dashboard. Tutaj macie wszystkie dostępne opcje, które są do zrobienia. No, i na pryzm y, pierwsza kolejność: no to musimy dokonać zamiany tokenów. Jak już macie te pryzmy, można wpisywać token, można y, y, według wyświetlających się wartości tokenów. Tutaj wybieramy pryzm i zamieniamy sobie na odpowiednie aktywa. Możemy sobie to zrobić na przykład na atom. <laughs> Zamienimy na atom i pryzm. Mamy atom i pryzm. Możemy wrócić do dashboard i możemy stworzyć sobie pulę. Płynności, tak? czyli provide liquidity, przepraszam, pulse. Tutaj i tutaj mamy różne pule płynności. Jeżeli mamy tą pierwszą palę Pryzm Atom, wybieramy sobie tutaj. I uwaga, jako ciekawostkę, jeżeli nie będziecie mieli tych tokenów, czyli nawet jeżeli nie zasłapujecie, można usuwać te tokeny, które się tworzy w puli płynności, a on zrebalansuje sobie te pozostałe. Czyli jeżeli mamy samego Pryzma, można sobie Atoma usunąć i tutaj wpisać wartość, na przykład 0,. 0, 1 i tworzyć pulę płynności, ale mimo wszystko zachęcam do, do dokonania zamian na różne tokeny po to, żeby później swobodnie sobie podziałać. No i tych pól płynności różnych tutaj jest kilka. Ważne jest, żeby zrobić tą C na Peluna, Luna, P Luna i tak dalej. Można to z jednego tokena zrobić, tak jak pokazywałem w poprzedniej puli i tutaj C Atom i C Sim, żebyście zrobili te trzy pule. One są dodatkowo, że tak powiem, tutaj uwzględniane w tej tabelce, którą Wam pokazywałem, czyli tą w portfolio i one się Wam tutaj będą wtedy odhaczały jako Variable Yield Token i Fixed Yield Token, tutaj Wam się to odhaczy. Co dalej można zrobić? Można sobie wejść w sekcję Vote i tutaj mamy Prism Governance, klikamy sobie Prism Governance, i tutaj możemy zastekować nasze pryzmy. Robimy staking tokena, a następnie robimy cząstkę sobie unstake, robimy i tym sposobem sobie odhaczymy dwie kolejne pozycje, czyli będziemy mieli odhaczoną pozycję delegację i unbonding, czyli te dwie pozycje odhaczone mamy. Pulę płynności, jeżeli stworzymy z płynnych tokenów, z normalnych tokenów, to się odhaczą. No i tutaj nie wiem czemu właśnie te mi się nie odhaczały. No nie mam pojęcia, to ja mówiłem, piszcie. No i pozostałe tutaj również. I co jeszcze? No ten liquid, liquid tutaj jeszcze można pull trade i flow trade ustawić, natomiast tych pozycji tutaj nie widać, one będą po prostu zwyczajnie przez Was zrobione. No i ten liquid staking tutaj w tym miejscu, liquid staking, wybieracie sobie jaki, jaką parę chcecie utworzyć, czyli mamy atom do ST atom, pozostałe lune do C lune i tutaj też również można to odhaczyć. Można też spalić taką pulę płynności albo robić slow burn, czyli tutaj też możecie odhaczyć się na tej na tej zakładce. No i w zasadzie myślę, że to wszystko. Potestować jeszcze też inne opcje, ale generalnie skupiłbym się właśnie finalnie na tym, żeby odhaczyć, mając przynajmniej po jednej pozycji na każdej tej zakładce. Tutaj bardzo szybko się ten testnecik robi. No i dalej, full, full network. Full network to jest, tak jak mówię, powiązane ze stakingiem. TIA, przynajmniej oni tak zapowiedzieli, że dla tych, którzy będą stake'ować, jest taki bridge, ale zanim z tego bridge'a skorzystamy, potrzebujemy tokeny ETH. Te tokeny ETH będą nam potrzebne na portfelu MetaMask na sieci Sepolia. Ja tutaj odpalę może na chwilę MetaMask. Tutaj, jak widzicie, procesują mi się pewne transakcje. Transakcje wychodzące z MetaMask na sieć Fuel Network, one przeszły bez problemu dosyć szybko, ale w drugą stronę cały czas procesowane są. Tam pokazuje 4-5 godzin na procesowanie. Nie wiem, czy to przejdzie. Finalnie, no zobaczymy. Tutaj jest, jest sieć, która się nazywa Sepoja ETH. No i tutaj musielibyśmy mieć tokeny z kranika. I teraz ja wam pokażę kilka miejsc, ponieważ ja polowałem i nie ze wszystkich. Tych miejsc udało mi się zebrać. W końcu jeden z tych kraników zadziałał. To jest ten kranik, który mi zadziałał tutaj. Ja oczywiście linki wam wkleję, se pojla fałce. tutaj sobie kopię, kopię, kopię. Jeżeli wam się wykopie 0,5, no to możecie sobie klejmować. Ja już tutaj kopię dalej, żeby troszkę więcej tych tokenów na przyszłość posiadać, bo może jeszcze jakieś będą desnety. Także stąd możecie ściągnąć. Tutaj jest taka sekcja kraników kilku, ja z kilku korzystałem i niestety nie udało się z kilku tych wybranych ściągnąć, ale u Was może to przejdzie. No i to jest jeszcze jedna opcja, jeszcze jedna opcja jest bezpośrednio kranik na portfel FUEL, zaraz przejdziemy do tego i wtedy możemy robić tutaj transakcje w drugą stronę. Najpierw <coughs> potrzebny będzie, żeby tu przejść do tego bridge'a, czyli musimy mieć metamaska i tokeny testowe na metamasku, a druga rzecz to, to ich portfel dedykowany FUEL wallet Tutaj jest na Chrome Web Store, można sobie go ściągnąć, Ten link Wam wkleję, ale zachęcam, żeby ewentualnie samemu zawsze wpisywać i szukać. Czyli ten Fuel wallet tutaj się dodaje do Metamaska, przepraszam, do Waszej przeglądarki i on nam tutaj będzie działał. Ja tutaj sobie wpiszę, pokażę Wam jak to dokładnie wygląda. I i portfelik po instalacji, oczywiście po, do, po stworzeniu seedów, e, mamy, mam tutaj ETH. Skąd to ETH tak dużo wziąłem? No właśnie z tego kranika, który jest dedykowany pod Fuel Network i działanie na tej sieci polega na tym, żeby wejść tutaj na bridge'a, wejdźmy tutaj na bridge'a i przebridge'ować sobie z Metamask'a, z sieci Sepoila na e, sieć e, na portfel Fuel Network. I te transakcje, tak jak mówiłem, jak odpalimy sobie tutaj history, to te transakcje przeprocesowały się dosyć szybko, tak? Tutaj satellite wszystko poszło, natomiast te w drugą stronę, czyli jeżeli chcemy sobie withdraw fuel, czyli z portfela fuel wypłacić na Metamask, no to tutaj już troszeczkę to niestety kuleje, ale mam nadzieję, że to finalnie przejdzie. I jeszcze dodatkowo. Oprócz tego, tutaj macie na górze zakładkę Ekosystem. I w związku z tym, że ten Fuel Network jest mocno rozbudowany, ja już tutaj nie będę przedstawiał wszystkich opcji, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. Możecie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani tym ekosystemem tutaj, tym portfelem, tym całą tą siecią, to zwróćcie uwagę, że naprawdę tutaj podziałać można w różnych, w różnych miejscach. Ja odpaliłem tylko jeszcze jedną, jedną zakładkę związaną tutaj z tym ekosystemem. Tutaj na dole, jak, mamy, jak zjedziemy, to jest Thunder NFT i tutaj mamy NFT, które można sobie mintować, przy czym te ceny są bardzo zaporowe, nie da się wymintować minimalna, tam jest prawie 10 tysięcy chyba flor na jedno z wybranych NFT, natomiast ja tutaj sobie złożyłem ofertę na jakiegoś pingwinka i jeszcze jedną ofertę gdzieś tam na jakiś jeden jeszcze NFT i to jest w zasadzie odhaczona cała działalność, a ja tutaj spokojnie czekam na tego bridge'a, jak on finalnie mi tutaj przejdzie, być może to będzie miało gdzieś na znaczenie dodatkowo będzie gratyfikowane przy okazji tych osób, które stejkowały token TIA. Czy tak będzie, to nie wiem. Będziemy się finalnie tutaj, finalnie będziemy to później sprawdzać. Także instalujecie full, full Wallet. Macie Metamask, z Metamaska musicie tutaj zdobyć tokeny testowe, żeby przebridge'ować, następnie zdobyć tokeny tutaj, gdzie ten jest fałset, tutaj tokeny na Fuel Network, no i próbować za pomocą bridge'a przebridge'ować w jedną i w drugą stronę te tokeny. Cała filozofia, jeżeli chodzi o ten testnet. Także tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i za...